Zapraszam na drugi odcinek naszego cyklu Dlaczego spółdzielnie? Dzisiaj spróbujemy sobie powiedzieć o wartościach. Zwykła pogoń za zyskiem, a niekiedy zawiłości prawne sprawiają, że ludzie wykorzystują różne instytucje nie do celów, do których zostały stworzone, ale aby manipulować tymi instytucjami. W swojej doradczej praktyce spotkałem na przykład fundacje, które tylko czekały, aby przekształcić się w spółki, jak tylko skończą się pieniądze unijne na przykład, dla zdobycia których powstały. Z drugiej strony niedawno rząd zmusił szpitale, w tym o dziwo szpitale zakonne, do zakładania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Tylko po to, aby rok po tym oskarżać lekarzy, że zachowują się jak biznesmeni. Są też spółki, które zachowują się jak organizacje filantropijne. Wszystko to przypomina mi to, o czym mówiłem wcześniej, jedzenie zupy widelcem, a kotleta łyżką. Oczywiście można, ale czasami warto się zastanowić, czy efektywność osiągnięcia celów nie byłaby większa, jeśli forma prawna byłaby przystosowana do tego, co i jak chce się robić. Dzisiaj spróbujmy się zastanowić, jaką formą prawną należałoby przyjąć, jeśli chcielibyśmy prowadzić działalność gospodarczą, ale zgodnie z poszanowaniem godności ludzkiej i zasadami chrześcijańskimi. W Dziejach Apostolskich znajdujemy dokładną wskazówkę, jak należy takie przedsiębiorstwo prowadzić. Tak tam czytamy. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę. Nikt z nich nie cierpiał niedostatku, bo właściciele pól albo domów sprzedawali je i przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i składali je u stóp apostołów. Każdemu też rozdzielano według potrzeby. Kluczem takiej firmy jest więc jedność ducha. W tym przypadku połączenie ludzi wiarą w zmartwychwstanie. Drugą cechą jest uczestnictwo i budowanie dobra wspólnego ponad własnością indywidualną i rozdzielanie nie według wkładu, ale potrzeb. Do jakiej prosperity może doprowadzić taka praktyka, najlepiej widać na przykładzie redukcji paragwajskich. Oglądaliśmy koniec tych redukcji w filmie Misja. Zachęcam wszystkich do zapoznania się z tą nieprawdopodobną historią. Nadmienię tu tylko, że Portugalczycy po przejęciu tych terenów od Hiszpanów, czego byliśmy świadkiem właśnie na tym filmie, byli przekonani, że są tam gdzieś ukryte kopalnie złota. Zabijając ludzi, rozpraszając wspólnoty i burząc kościoły, nie zdawali sobie sprawy, że właśnie niszczą te kopalnie. Bo złoto było ukryte w sercach Indian Guarani. Zróbmy więc szybki przegląd form prawnych. Celem spółek kapitałowych jest osiąganie celów biznesowych przy pomocy powiększającego się kapitału. Dlatego najlepszą miarą ich powodzenia jest zwiększanie ich wartości materialnej. Wszelkiego rodzaju fundacje prowadzące działalność gospodarczą ukierunkowane są na cele wyznaczone przez fundatorów, którzy je wyznaczyli przy zakładaniu fundacji. Cele i wartości fundacji będą zależne od woli i poglądów fundatorów lub wyznaczonej przez nich rady fundacji.
Można powiedzieć, że każda fundacja to inny zestaw wartości. Jednoosobowa działalność gospodarcza realizuje cele swojego właściciela, czyli jego wartości to są wartości tej firmy. Kłopoty się zaczynają, jak właściciel umiera. Podobnie jak w przypadku fundacji, może to być bardzo różne. Instytucje kościelne realizują cele chrześcijańskie, ale muszą w tym być zgodne z wolą wyrażoną przez Kościół, reprezentowany przez biskupa lub generała zakonu. To jednak sprawia, że procesy decyzyjne są bardzo długie, a skuteczność działania właśnie przez czas trwania procesów ograniczona. Jedyną niezależną formą działalności, w której podstawy tradycyjnie wpisany jest zestaw wartości, to właśnie spółdzielnie. Zestaw tych wartości, zasad spółdzielczych powstawał w długim procesie doprecyzowania, który tak naprawdę zaczął się w 1844 roku w małym miasteczku Rochdale, gdzie powstała pierwsza spółdzielnia spożywców. Dzisiaj Międzynarodowa Unia Spółdzielcza, czyli International Cooperative Alliance, tak sformułowała zasady z Rochdale w 1995 roku. Spółdzielnie opierają swoją działalność na wartościach samopomocy, samoodpowiedzialności, demokracji, równości, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego, członkowie spółdzielni wyznają osobiście, tutaj dodaję, etyczne wartości uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych. Obok tych wartości są jeszcze zasady spółdzielcze. Są wytycznymi, przy pomocy których spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki. Pierwsza zasada to zasada dobrowolnego i otwartego członkostwa. Druga zasada to zasada demokratycznej kontroli członkowskiej. Zasada trzecia to zasada ekonomicznego uczestnictwa członków. Zasada czwarta to zasada autonomii i niezależności. Zasada piąta to zasada kształcenia, szkolenia i dostępu do informacji. Zasada szósta – współpracy między spółdzielniami. I zasada siódma, ostatnia, tak specyficzna właśnie dla spółdzielni, to zasada troski o społeczność lokalną. Ciekawe, że wartości i zasady spółdzielcze zdają się brzmieć dość uniwersalnie. Ciekawe byłoby porównanie ich z zestawami wartości stosowanymi w biznesie. Tak się składa, że dwóch autorów, Cheng i Fleischmann, w swoim artykule z 2010 roku przeanalizowali 12 najbardziej popularnych inwentarzy wartości stosowanych w biznesie. W ten sposób stworzyli meta-inwentarz składający się z 16 wartości, które były obecne we wszystkich tych 12 inwentarzach. Lista ta zawierała takie wartości jak wolność, użyteczność, dokonania, uczciwość, szacunek dla samego siebie, szerokość horyzontów, twórczość, równość, inteligencję, odpowiedzialność, porządek społeczny, dobrobyt, kompetencje, sprawiedliwość, bezpieczeństwo i duchowość. Widzimy, jak wiele z tych wartości pokrywa się z zasadami i wartościami spółdzielczymi. Jednak spółdzielcze zasady wspólnej własności, równości członków i troski o nich i ich społeczności bliższe są jednak duchowi tych pierwszych chrześcijan,
który znamy z dziejów apostolskich. Gdyby nie jeden wyjątek, spójność duchowości. Sprawa ta wymaga troszeczkę szerszego wyjaśnienia. Kiedy powstawała pierwsza spółdzielnia w 1844 roku w Rochdale, założyciele sformułowali wprost zasadę neutralności religijnej i politycznej. Dzięki temu być może uratowali swoją spółdzielnię i cały ruch spółdzielczy. Stało się to z powodu ogromnego wpływu na spółdzielnię Roberta Owena, radykalnego myśliciela, przedsiębiorcy, ale przede wszystkim antyklerykała. Wiele osób uważało spółdzielnię w tamtym czasie za siedlisko, jak ich nazywano, owenistów lub socjalistów. I z pewnością nie poparłoby ich rozwoju, gdyby deklarowały ateizm. Tak oto duchowość i deklaracje religijne zostały wyrzucone z podstawowego zestawu wartości i zasad. Nie zmienia to faktu, że wiele spółdzielni powstawało dzięki wsparciu różnych grup religijnych, w tym Kościoła katolickiego. To z inicjatywy księdza, jezuity w Mondragon, w kraju Basków, powstała obecnie największa spółdzielnia pracy na świecie. W Polsce takie inicjatywy podejmowali również księża. Znamy ich z historii spółdzielczości, księdza Blizińskiego, Smarzewskiego i oczywiście Wawrzyniaka. Kiedy patrzę dziś na znane mi dobrze działające spółdzielnie, przy całej różnorodności odróżniają się od innych firm jedną cechą: stylem życia codziennego swoich zaangażowanych członków. Niemal wszystko może różnić członków spółdzielni. Orientacje polityczne, wyznanie, wykształcenie, ale w dwóch sprawach są zgodni. Po pierwsze, człowiek powinien być wolnym i aktywnym twórcą swojego losu. Po drugie, swoje wysiłki powinien kierować bardziej na innych niż na siebie. Definicji spółdzielni, którą nam proponuje International Cooperative Alliance, tak się mówi o spółdzielni. Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadanie i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Wyjątkowość spółdzielni polega więc na wspólnotowości działań, która jest możliwa tylko wtedy, kiedy ceni się innych ludzi. Zasady spółdzielcze są przesiąknięte miłością bliźniego, choć tego się tak w spółdzielniach nie nazywa. Dziękuję bardzo.